Tablica wskaźników grupuje wszystkie informacje potrzebne do jazdy. Jej głównymi elementami są prędkościomierz, obrotomierz i ekran komputera pokładowego. Pokazuje stan działania pojazdu oraz informuje o usterkach za pomocą lampek ostrzegawczych i komunikatów. Pokładowy komputer przekazuje różne informacje przydatne w trakcie jazdy, takie jak ilość paliwa w zbiorniku, średnie zużycie paliwa i pozostały zasięg, w tym na LPG. Aby przewijać dostępne informacje, należy po prostu naciskać te przyciski. Niektóre dane podróży można również zresetować. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk albo klikać jeden z tych przycisków, aż na ekranie pojawi się zero. Wreszcie ekran komputera pokładowego za pomocą komunikatów i symboli informuje o włączeniu lub wyłączeniu różnych funkcji. Pamiętaj, że co do zasady zapalenie się czerwonej lampki kontrolnej oznacza konieczność zatrzymania pojazdu, gdy tylko pozwolą na to warunki drogowe. Pomarańczowa lampka ostrzegawcza oznacza konieczność wykonania pewnych czynności naprawczych przez samego użytkownika lub w serwisie.